Pora opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach w życiu firmy, w tym najgorętszym przedświątecznym okresie. Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Spotkania przedświąteczne. Lekcja godności. Prezenty z sercem pakowane. Ostatnie dni przed świętami Bożego Narodzenia to okres spotkań. Zanim przyjdzie czas na te z rodziną przy wigilijnym stole, mamy okazję złożyć życzenia przyjaciołom, koleżankom, kolegom i współpracownikom. Takie spotkania odbyły się w Płocku i Warszawie. Spotkania są bardzo ważne, bo proszę Państwa, to jest tak naprawdę drugi dom. Tu Państwo spędzacie masę czasu i tak naprawdę jest bardzo ważne, żeby tu była dobra atmosfera, żebyście się Państwo dobrze w tej firmie czuli, bo wszyscy budujemy tą firmę. Ale przechodząc teraz do świąt i do tego okresu, proszę Państwa, jest to okres wyciszenia, jest to okres pewnych przemyśleń, jest to okres pewnego podsumowania zarówno z naszej strony, jak i każdego osobna do podsumowania całego tego roku, który był. I sądzę, że te podsumowania w większości nas będą wychodzić na plus. Z okazji tych świąt chciałem Państwu życzyć przede wszystkim szczęścia, przede wszystkim dużo miłości, przede wszystkim bycia potrzebnym, bo bycie potrzebnym jest bardzo ważną rzeczą. Chciałbym Wam życzyć takiej solidarności. Chciałbym Wam życzyć również pewnego rodzaju braterstwa, bo to jest rzecz bardzo ważna. My również jako zarząd bardzo dużo przykładamy się, jeżeli chodzi o te sprawy społeczne. Również realizujemy te sprawy społeczne, choćby zakładowy układ zbiorowy, choćby porozumienie płacowe, bo dla nas, dla zarządu, dla mnie osobiście jest bardzo ważny człowiek. Jest bardzo ważny człowiek i bardzo ważna jest relacja z tym człowiekiem i bardzo ważne jest szanowanie tego człowieka. Więc cały czas to, proszę Państwa, czynimy. Jeżeli chodzi o święta, o nowy rok, to co powiedziałem, mamy dodatkowe wyzwania, które na pewno prostamy tym wyzwaniom, ale pod warunkiem, to co już 3 razy podkreślałem, jeżeli będziemy solidarni. Jeszcze raz Państwu życzę zdrowych, pogodnych świąt, szczęśliwego nowego roku i powrotu do pracy z większym jeszcze dynamizmem, z większą jeszcze energią, byśmy budowali potęgę tego koncernu, a budując potęgę tego koncernu, również pośrednio budujemy siłę naszego kraju i siłę naszej gospodarki. Życzę tego całemu zarządowi sobie, ale również życzę Państwu. Dziękuję bardzo. W Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku odbyła się lekcja Godność i Niepodległość w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i przy okazji Światowego Dnia Godności odbyły się zajęcia dla grupy około 120 uczniów. Lekcja odbyła się w Mikołajki 6 grudnia. Poprowadziła ją Barbara Chlewińska oraz Edyta Kowalkowska i Agnieszka Szychowska pracujące na co dzień w PKN Orlen. Intencją organizatorów było pozostawienie w pamięci uczestników myśli, że godność jest wartością, o której warto pamiętać w życiu codziennym. To właśnie poczucie godności obywateli i kultura narodu pozwoliła przetrwać mimo utraty niepodległości politycznej i ekonomicznej, o czym szczególnie warto pamiętać, świętując stulecie niepodległej ojczyzny. 45 minut to mało, by móc pokazać wszystkie przykłady polskiej literatury czy sztuki odnoszące się do tej tematyki, ale pogadanka o godności z uwzględnieniem dokumentów takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ może być przyczynkiem do rozmów, przemyśleń i rozważań, zwłaszcza wśród młodych osób, bo uczestnikami połączonej lekcji etyki i historii byli uczniowie pierwszych klas Szkoły Ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Centrum Edukacji. Jeśli idą święta, to w większości z nas budzą się dodatkowe pokłady dobroci, a serca jeszcze bardziej otwierają na innych. Dowodem tego jest akcja wolontariacka pracowników PKN Orlen, którzy wcielili się w rolę pomocników Świętego Mikołaja.
Pracownicy Orlenu tym razem zaangażowali się w zorganizowanie świątecznej pomocy w akcji korporacyjnej Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja, spełnij marzenia. Pomagaliśmy m.in. dla potrzebujących dzieci z Dolnego Śląska, pomagaliśmy dla dzieci z ośrodka osób niedowidzących bądź ociemniałych z Lasek, pomagaliśmy dla Polonii w Mołdawii, dla innych ośrodków i to, że po prostu pracownicy w taki sposób, a nie inny się angażowali, pokazało nam, że bardzo czekali na tą akcję i to było niesamowite, że te po prostu dary spływały do nas, mieliśmy cały pokój zastawione pudełkami, bardzo się z tego cieszyliśmy. Organizatorem akcji było Biuro Relacji z Otoczeniem oraz Fundacja Orlen Dar Serca. Zbiórka darów odbyła się w dniach od 30 listopada do 7 grudnia. Celem wydarzenia było spełnienie marzeń osób potrzebujących poprzez podarowanie im nie tylko upominków świątecznych, ale również materiałów szkolnych i innych przedmiotów codziennego użytku. W akcji wzięło udział prawie 200 pracowników wolontariuszy. Wielu z nich zaangażowało się również w wielkie pakowanie prezentów, które odbyło się 10 grudnia. Wszystkim zaangażowanym w organizację i upowszechnianie akcji serdecznie dziękujemy. Dzięki wsparciu wielu osób mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących dzieci i ich rodziców oraz opiekunów. Tydzień temu pokazywaliśmy, jakie atrakcje towarzyszyły otwarciu Płockich Ogrodów Światła. Dziś chcemy wysłać Państwu zaproszenie do odwiedzenia Płockiego Wzgórza Tumskiego w ten świąteczno-noworoczny czas. Przypominamy, ogrody są otwarte do 6 stycznia. Najlepiej zrobić to po zmroku, bo wtedy ozdoby odkrywają swój największy urok. To wydanie Studia Grupy Orlen dobiegło już końca. Był to zarazem ostatni program informacyjny w tym roku. Przyjmijcie Państwo od całej redakcji tworzącej Studio Grupy Orlen najserdeczniejsze i najcieplejsze świąteczne życzenia. Niech będą one dobre, radosne i spędzone wśród najbliższych. Życzymy także fantastycznego nowego 2019 roku. Już niebawem zobaczymy się ponownie.